We wtorek Marcin Najman opublikował na swoich mediach społecznościowych krótkie nagranie, na którym informuje, że wpadł na pomysł, by bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu ruszyć w Polskę z serią wykładów na temat świata Freak Fightów oraz wszystkiego tego, co jest z nimi związane. El Testosteron wstępnie zapowiedział start takiego projektu, dodając, że jego szczegóły ujrzą światło dzienne już wkrótce. Wpadłem na taki pomysł, aby tym, którzy chcą dowiedzieć, jak naprawdę funkcjonuje ten świat medialny, jak radzić sobie z hejtem, jak dowiedzieć się o mechanizmach, o freak fightach, jak w nich zaistnieć. Stwierdziłem, moi drodzy, że ja po prostu pojadę w Polskę z serią wykładów. I już niebawem ogłosimy pierwszy taki całodzienny zjazd. W odpowiedziach pod postem znalazło się mnóstwo odpowiedzi, zarówno tych wyśmiewających sam pomysł oraz umiejętności Najmana, jak i humorystycznych, ale i pozytywnie nastawionych do tej idei. Najman powrócił do tematu dzień później, publikując kolejne nagranie, na którym stwierdza, że jego pomysł spotkał się ze znakomitym odbiorem widzów, którzy wykazują zainteresowanie wzięciem udziału w wykładach, i poinformował, że pierwszy z nich odbędzie się już pod koniec września, a bilety będą dostępne już w przyszłym tygodniu na jego stronie internetowej. Pierwszy tego typu wykład zorganizuję na koniec września w Warszawie. Od przyszłego tygodnia, od połowy przyszłego tygodnia będziecie mogli uzyskać wszystkie informacje na stronie internetowej marcinnajman.pl. W sobotę na YouTube'owym kanale Artura Przybysza pojawił się ósmy odcinek programu z serii Co w MMA piszczy, w którym dziennikarz dzieli się z widzami informacjami dotyczącymi krajowego MMA z uwzględnieniem gal freakowych. Pod koniec materiału Przybysz pokusił się o zlikowanie kilku nazwisk, które najprawdopodobniej będą obecne na karcie walk gali Cloud MMA 2. Już na początku tego wątku Przybysz poinformował, że Michał Waleszczyński-List, czyli potężny tłumacz Jaya Silvy, nie wskoczył na zastępstwo do walki z Konradem Karwatem z przypadku, ponieważ miał podpisany kontrakt i miał być zawodnikiem ogłoszonym właśnie przy okazji drugiej edycji Clouta. Podobnie było z kolejnym w cudzysłowie awaryjnym zawodnikiem, czyli Błażejem Augustynem, który według wiedzy Artura również miał wziąć udział w gali numer 2. Kolejne głośne nazwiska, które będą walczyć na galach organizowanych przez Cloud, to Norman Parke, a więc dobrze znany wszystkim polskim kibicom zawodnik z Irlandii Północnej, oraz jego prawdopodobny rywal, Polak algierskiego pochodzenia i były zawodnik m.in. UFC Salim Duari. Ponadto Przybysz zapowiedział powrót do freakowego MMA niepokonanego do tej pory Piotra Bestii Piechowiaka. W gronie jego potencjalnych rywali wymienił on dwie głośne postaci ze świata freakowego MMA, czyli Bombardiera oraz Bopa Sapa. Obu zawodników łączą m.in. potężne gabaryty oraz fakt, że w przeszłości obaj polegli w starciach z Mariuszem Pudzianowskim. Według informacji Przybysza, szeregi Federacji Cloud MMA ma najprawdopodobniej zasilić również była zawodniczka Fame MMA i znana z Królowych Życia Laluna. We wtorkowy wieczór na Instagramie Pawła Bomby pojawił się post pod zdjęciem w scenerii szpitalnej, w którym freakowy zawodnik informuje o tym, że jest już po pierwszym z trzech zabiegów przeprowadzonym w szpitalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia. Warto dodać, że Bomba nie umieścił w poście żadnych informacji dotyczących tego, czego dotyczył zabieg, oraz nigdy nie informował fanów o szczegółach swoich problemów zdrowotnych, w związku z czym widzowie w komentarzach zaczęli podawać w wątpliwość ich autentyczność. Na jeden z nich Paweł postanowił odpowiedzieć słowami: jedz kał, jak masz problem z cudzym zdrowiem. Inny z widzów spytał Pawła z kolei o wiarygodność doniesień, jakoby otrzymał on propozycję starcia z Normanem Parke, na co Bomba odpowiedział twierdząco, dodając, że do takiej walki dojdzie, gdy zakończy on leczenie. Należy jednak zaznaczyć, że status prawny Scarface'a wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania i nigdzie nie informował on, czy czeka go jeszcze powrót za kratki. W poniedziałkowy wieczór Amadeusz Ferrari wrzucił na swoje Instastory zdjęcie dokumentu, który potwierdza przedstawioną przez niego linię obrony na zarzuty Arkadiusza Tańculi, jakoby był on dłużny urzędowi skarbowemu niespełna 130 tysięcy złotych za niezapłacony podatek. Na zdjęciu widzimy pismo, w którym Urząd Skarbowy w Słupsku informuje o uchyleniu wspomnianego zajęcia, a numer sprawy jest identyczny, jak ten widoczny na dokumentach przedstawionych przez Arka. W związku z tym wygląda na to, że wersja zdarzeń przedstawiona przez Amadiego, jakoby po prostu doszło do pomyłki we wpisaniu numeru podatkowego VAT w momencie przenosin do innego banku, jest zgodna z prawdą. Ferrari podpisał dokument stwierdzeniem, że Tańcula chciał mu wykręcić lewą aferę. Od dłuższego czasu Piotr Szeliga i jego aktualna partnerka Anna Antończak są pod nawałnicą krytyki ze względu na wielokrotnie omawianą i raczej wszystkim dobrze znaną aferę obyczajową, w której chodzi o to, że Piotrek związał się ze wciąż obecną żoną swojego byłego trenera, który jest aktualnie w stanie wegetatywnym, pomimo tego, że jeszcze niedawno zbierał pieniądze na jego leczenie, a wcześniej określał go drugim ojcem. O ile do tej pory w związku z Ferrari
bezpersonalną relacją zdecydowanie bardziej obrywało się Szelidze, gdyż Ania przedstawiała się w internecie jako osoba, która najprościej mówiąc walczyła o męża do samego końca, o tyle jej niedawna wypowiedź ze streama swojego partnera znacznie zmieniła ten stan rzeczy. Anna bowiem w odpowiedzi na pytanie jednego z widzów w kuriozalny i niesmaczny sposób wypowiedziała się na temat aktualnego stanu zdrowia swojego męża. Co tam u męża? Możecie pojechać zobaczyć, może się do was odezwie, bo coś do mnie nie chce gadać. Od 2 lat coś nie gada. Takie zachowanie partnerki Szeligi nie umknęło uwadze wielu postaci ze świata influencerów, a swój ostry komentarz w sprawie zostawiła m.in. Laluna, która w ostrych słowach zapowiedziała, że za słowa wypowiedziane przez Anię na transmisji przy najbliższej okazji sama wymierzy jej sprawiedliwość za pomocą rękoczynów. W jednym z ostatnich odcinków omawialiśmy tak zwaną aferę koszulkową z szalonym reporterem w roli głównej, któremu zostało zarzucone, że nielegalnie i bez zgody organizacji Fame MMA zamawiał oraz odsprzedawał koszulki zawodnicze obrandowane logotypami federacji i sponsorów, pomimo tego, że nie były one do tego przeznaczone. Z pozoru błaha sprawa, w której chodzi o zaledwie 35 koszulek, wywołała spore poruszenie w internecie i sprowokowała zażartą twitterową kłótnię pomiędzy Matysiakiem a federacją Fame MMA, a konkretnie adminem obsługującym jej media społecznościowe. W ostatnim materiale skończyło się na tym, że obie strony nie doszły do konsensusu i miały własne różniące się opinie oraz wersje zdarzeń. Szalony niedługo po publikacji naszego materiału wstawił na swój kanał odcinek dedykowany tej sprawie i dość obszernie przedstawił swoje oficjalne stanowisko. Na samym początku filmu Matysiak odniósł się do głównych zarzutów organizacji, a w zasadzie admina jej twitterowego konta, przede wszystkim twierdząc, że wbrew narracji federacji wszystkie wykonywane przez niego czynności z koszulkami, od pozyskania aż po sprzedaż, były zgodne z prawem i określenie ich jako nielegalne jest zwykłym kłamstwem. Idąc jednak od początku, Tomek dał do zrozumienia, że pozyskanie koszulek nie było efektem żadnego podstępu, tylko po prostu korzystając z życzliwości tańculi, który także składał zamówienie na koszulki i odsprzedawał u siebie na sklepie, postanowił podłączyć się do zlecenia, a screen z treścią zamówienia, który opublikował w materiale, ma świadczyć o tym, że ani nie chciał zataić niczego przed federacją, ani nie chciał wprowadzić jej w błąd. To jest Fame 15, czyli ta, kiedy mieliśmy walczyć razem, kiedy ja miałem pod ringiem i jakby razem zrobiliśmy program i Arek zamawiał, mówiąc, czy mój asystent, zamawiam koszulki, czy, bo nie chcę też mówić imienia, ma zamówić też dla ciebie? Tak, to jest to nielegalne wejście w posiadanie. To jest kłamstwo. Nie wszedłem w ich posiadanie nielegalnie. Nie ma takiej opcji. Tutaj daję wam treść maila. Strasznie nie widać, że to też dla mnie, tak? Fame nagle, że przez nich miały być akcepty, powinno być przez nich akceptowane. Dobrze, ale nie, ja to zamawiałem. Czyli asystent Arka powinien was spytać. Rozumiem tak, aha, no dobra, okej, okay, a co ja mam do tego? Tylko zamówić i tak. Co ja mam do procedury zamawiania? Czy ktoś o co was spytał? Mówisz mi, że ja zamówiłem to specjalnie kryjąc się pod tańculo, bo byście mi nie dali. Co ty pierdolisz, Andrzej? Zamówienie szło 9 września. Ja miałem postałem sobie pod ringiem bodajże 26-27 sierpnia. Była idealna zgoda między nami. Jak ja jestem tuż przed podpisaniem umowy, negocjuję z wami, jestem kochaniutki, zrobiłem super na konferencjach, jestem super zawodnikiem Fame'u, ale nie zrobilibyśmy mu koszulek, musiał się pod tańcule podszywać, bo my go nienawidzimy. Czego kłamiesz? Chronologia. Kolejnym koronnym argumentem Matysiaka świadczącym o jego w cudzysłowie niewinności w przedsięwzięciu z koszulkami jest brak przepisów prawnych zakazujących wykonywanych przez niego czynności, a także brak ograniczeń w tych aspektach w regulaminie na stronie internetowej. Internetowej Pitbulla, na której zamawiał t-shirty. Gdzie jest zakaz, bo skoro to jest nielegalne wejście w posiadanie, proszę o przepis. Nielegalne znaczy niezgodne z prawem w danym kraju. Poproszę admina Fame o przepis, gdzie takie zamówienie przez kogoś, to jest praktykowane szeroko. Gdzie to jest nielegalne? Że Arek powiedział, czy ci zamówić? Ja mówię, tak, zamów, dla mnie też. Poproszę właśnie przepis, który mówi, że nie można ich dalej odsprzedać. Nawet nie przepis. Ja przejrzałem regulamin sklepu Pitbulla, nie znalazłem nic. Być może przeoczyłem. Zrobiłem sobie screeny, coś jakbyście dopisali. Prawo jest zbiorem zakazów. Czyli wyraźnie wiadomo, czego nie można, pozostałe rzeczy można. Więc jak ja kupuję loda, to ja się nie pytam pani, czy mam go lizać, czy gryźć i jak opakowanie otwierać, tak? Ja go nabywam, robię z nim co chcę, jeżeli nie jest to zabronione. I poproszę przepis, gdzie nie ma tej odsprzedaży. Niemniej przypominam, że zaraz po twicie Kuby Wontora, który dał to pierwszy, ja od razu zdjąłem, nie pytając dalej, uważam, że miałem prawo. Tak uważam do tej pory. Dalsza część materiału w dużej mierze została poświęcona bardzo zaangażowanemu w aferę koszulkową adminowi Fame'u, a także Gimperowi, który w opinii Matysiaka przedstawił tę sprawę w swoim materiale w zmanipulowany i krzywdzący dla niego sposób. To właśnie te dwie persony pojawiły się nawet w prowokacyjnym tytule filmu, cytując: Gimper okłamał widzów, admin Fame to hater. Jako pierwszy wywołany do tablicy został anonimowy admin federacji, o którym wiemy tylko tyle, że ma na imię Andrzej i według słów Matysiaka pracuje w bardzo poważnych instytucjach i dlatego nie chce się ujawniać szerszemu gronu. Szalony wprost określił go mianem hejtera na podstawie nie tylko jego nadmiernej weekendowej aktywności w sprawie afery koszulkowej, ale i ogólnego podejścia do jego osoby, podkreślając, że wszystkie swoje wywody pisze jako anonimowa dla większości odbiorców osoba. Admin dalej przez cały dzień, piękna sobota, na... Ale te tweety, a to nielegalne, a Arek to, a gdzie, a czy dałeś fakturę, a czy Jasiek? Człowieku, zdjąłem te koszulki. Jaki miałeś cel w tym? Według mnie admin Fame jest hejterem. No kurde, Andrzej, dlaczego podburzasz ludzi przeciwko mnie, dlaczego szczujesz przeciwko, co, co,
co to w ogóle ma za znaczenie? Po zdjęciu koszulek, po tym wszystkim, cały dzień tymi tweetami, że ja odpisywałem po bronie swojej osoby, jaki ty cel miałeś? I tak z punktu widzenia federacji, co ty osiągnąłeś? Następnie na tapet wzięty został Gimper i jego ostatni materiał, który dość mocno opierał się właśnie na omawianej dramie. Matysiak wprost zarzucił youtuberowi kłamstwo i pomijanie kluczowych informacji, powołując się na konkretny przykład. Nie wiem, czy to mówić, bo nie chcę jakby na kogoś zganiać, tylko to zawsze Arek robił po każdej swojej walce, brał kilka koszulek i jakby wrzucał na sklep dla fanów. Ja zrobiłem tak samo. Wydaje mi się, że logicznym zachowaniem w przypadku robienia czegoś, czego żaden zawodnik wcześniej jeszcze nigdy nie zrobił, no bo chyba nikt nie sprzedawał swoich koszulek z walki. A w głosówkach, drogi Gimperze, mówiłem ci o tym. Dlaczego w programie kłamiesz? Największe pretensje do Gimpera, szalony miał jednak o miniaturkę oraz tytuł filmu z aferą koszulkową. Wyraźnie poruszony Matysiak ocenił, że użyte w ilustracji oraz tytule słowa są bardzo krzywdzące i niezgodne z prawdą, a także dał do zrozumienia, że tego typu nagłówki mogą negatywnie odbić się na jego rodzinie. Jednego rzecz, której ci nie daruję, to jest ten tytuł. Ty wracasz teraz do czasów, gdzie uwaga, dziś zrobi sprawę w sądzie. Ty na tytule dałeś okrad fame? I ty wiesz, że ja okradłem fame i dajesz moje zdjęcie? Czy ty uważasz, że ja nie mam rodziny? Jestem jakimś obrazkiem z internetu? Tytuł obnażasz oszustwa? Kogo oszukałem? Oszukać znaczy kogoś powiedzieć tak, a zrobić inaczej, wprowadzić w błąd. Kogo ja wprowadziłem w błąd? Kogo okradłem? Serio? Cofasz się do czasów, gdzie cię po sądach ciągali? I uwaga, u ciebie robiła reportaż? Przecież tu by stanął przed sądem wytłumaczyć, dlaczego dałeś okradł i dlaczego dałeś oszukał? To byś się w życiu nie wytłumaczył. Dając ten tytuł wiedziałeś, że ja nikogo nie okradłem, ani nie obnażasz żadnego mojego oszustwa. W poniedziałek na Instagramie niejakiej Bambi Barod, a więc transpłciowej kobiety, która oferuje swoje usługi na portalu towarzyskim o nazwie Escort, pojawiła się seria obszernych relacji, z których wynika, że spotkała się ona ze znanym freakfighterem Denisem Labrygą, z którym najpierw miało dojść do zbliżenia i tym samym zdrady z jego strony, gdyż ma on dziewczynę, a następnie miał on dopuścić się gruźb oraz rękoczynów względem poznanej przez internet partnerki. W pierwszej serii storek Bambi wprost poinformowała, że została zaatakowana przez byłego zawodnika m.in. Wotore, w związku z czym wezwała policję, a także zapowiedziała, że wkrótce poczyni kolejne kroki prawne w postaci założenia sprawy cywilnej. Następnie transpłciowa kobieta obszernie przedstawiła przebieg feralnego wieczoru ze swojego punktu widzenia. Na początku poinformowała ona, że umówili się za pośrednictwem pewnego portalu i doszło do spotkania w jej mieszkaniu, a z jej kolejnych słów można wywnioskować, że ich schadzka miała jedynie charakter intymny. Na spotkaniu ze mną był miły i sympatyczny, choć zbyt pewny siebie, sypał w moim kierunku masę komplementów, mówił, że jestem piękna itp. Nie interesował mnie ani trochę emocjonalnie bądź intelektualnie. Nie należy do zbyt elokwentnych i nie mieliśmy wspólnych tematów. Jestem singielką i zainteresował mnie jedynie jako facet, nie dla zabawy. Powiedział, że mam piękny i go cał. Usiadłam mu na kolanach i się całowaliśmy. W pewnym momencie rzuciłam tekst: a ty nie masz dziewczyny? Oj, nieładnie. Na co on zapytał, czy go kojarzę, a ja odparłam: tak, Denis Labryga. Wtedy go ścięło, zamarł na chwilę. Zapytał nawet nerwowo, czy oby go nie nagrywam ani nic. Nagle dotarło do niego, co robi, z kim robi i jakie to może mieć konsekwencje. Zrobił się lekko agresywny i sięgnęłam po telefon, zaczęłam nagrywać, co do mnie mówi, byłam wystraszona. Zauważył, że to nagrywam i zaczął kłamać, że czegoś nie wiedział, że to nie tak, że to nie to. Gdy pod koniec rozmowy go wyśmiałam, on mnie zepchnął z kanapy, na której siedzieliśmy, i stanął, grożąc mi, że mnie rozpoli. Następnie według relacji niejaka Bambi wezwała policję i zaczęła nagrywać całe zajście, podczas gdy Denis miał nabuzowany machać rękoma blisko niej, po czym schował się w łazience, gdy zorientował się, że jest kamerowany. Po chwili, gdy freakfighter chciał opuścić mieszkania, kobieta usiłowała go zatrzymać, przez co drugi raz została popchnięta i akcja przeniosła się na zewnątrz, gdzie po jakimś czasie zjawiła się policja, która ku oburzeniu pani z Instagrama nie wyciągnęła należytych konsekwencji, a właściwie nie wyciągnęła ich wcale. Niejaka Bambi po zasłownym skrytykowaniu poczynań policji wstawiła fragment wymiany słownej z funkcjonariuszami. Pani Bambi. Tak. Przedstawiłem pani sytuację prawnie, jak to wygląda. Ale ja wiem, ja go pozwę, ale zostałam napadnięta, a pan... Ale niech pani stoi. Sama pani wpuściła mężczyznę do... Tak, i zostałam napadnięta. Nie, ukradł pani coś? Jakiś... Zostałam napadnięta. Ukradł pani, nie wiem, zostałam... jakieś rzeczy, portfel, telefon? Zostałam napadnięta. To ja pytam się, ale w jaki sposób pani została napadnięta? Zepchnął mnie z kanapy, padały groźby karalne. W kolejnych relacjach oberwało się także współpracującej z Denisem organizacji Cloud MMA oraz Lexi Chaplin, którym Bambi zarzuciła promowanie patologii, a także zapowiedziała, że prawdopodobnie pełne nagrania z Denisem wyśle do wspomnianej federacji oraz do kanałów komentary. Kobieta na samym końcu poinformowała, że jej celem nie było rozkręcanie afery czy też zniszczenie wizerunku Denisa w internecie, lecz nie pozwoli sobie na takie traktowanie i nie może przejść wobec tej sytuacji obojętnie. Podtrzymała ona także, że posiada dużo bardziej obciążające Labrygę materiały, lecz póki co nie zamierza ich udostępniać. Bambi dała także do zrozumienia, że zwykłe przeprosiny znacznie załagodziłyby tę dramę, jednak z racji, że ich nie uzyskała, zapowiedziała zgłoszenie sprawy na policję i do prawnika, choć w momencie realizowania tego materiału nie wstawiała jeszcze oficjalnego potwierdzenia świadczącego o tym, że podjęła wspomniane kroki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to wersja
wersja zdarzeń przedstawiona tylko przez jedną ze stron tego sporu, a pokazane przez Bambi dowody świadczące o wiarygodności jej zarzutów są bardzo szczątkowe i ograniczają się do opublikowania nagrań kłótni z policjantami kilku krótkich scen, na których faktycznie widać Freakfightera, a także screenów wiadomości z Labrygą, z których wynika, że rzeczywiście doszło do spotkania. Od razu wyjaśnię, że pomimo tego, iż na widocznym screenie nie jest pokazany pełny numer telefonu, Gimper w swoim materiale potwierdził, że najprawdopodobniej jest to prawdziwy numer Denisa, z którym kontaktował się celem uzyskania jego stanowiska w tej sprawie, którego jednak do tej pory nie dostał i które do tej pory nie trafiło do opinii publicznej. Co prawda sam zainteresowany nie zabrał jeszcze głosu, lecz druga strona sporu kilka dni po całej akcji postanowiła go już uprzedzić, informując w obszernym Instastories, że nie czeka na oświadczenie Labrygi, ponieważ po konsultacjach z prawnikami, a także co ciekawe osobami z jego środowiska doskonale wie, jakie wersje zdarzeń może on przedstawić. Kobieta zaznaczyła, że zawodnik z Głogowa nie będzie w stanie wyprzeć się wiedzy na temat jej transpłciowości, ponieważ ma dowody na to, w jaki sposób się z nią umówił i jakimi informacjami wymieniali się na tym etapie. Dodała również, że jest przygotowana na inne potencjalne wersje zdarzeń, które mogą zostać przedstawione przez Denisa. Bambi dodała również, że nie zależy jej na nagłaśnianiu sprawy i wolałaby ją wyciszyć, jednak domyśla się, że milczenie Labrygi jest związane z przygotowywaniem przez niego i jego prawników linii obrony opartej na kłamstwie, dlatego poinformowała, że ma jeszcze w tej sprawie jednego asa w rękawie, z którego skorzysta w razie potrzeby. W dalszej części storki transpłciowa kobieta zasugerowała, że ma spore znajomości również w branży freakowej, cytując: świat jest bardzo mały i mówiąc wprost, dziewczyn takich jak ja jest parę, a mężczyzn, którzy zrobiliby dla mnie wszystko, wielu, i także w środowiskach sportów walki freakfightów paru ludzi się poznało i różne przygody miało. Druga dziewczyna z nagrań Nikity ujawniła swój wizerunek i została bardzo źle odebrana. Kontrowersje wokół Buddy. Twórca chce zorganizować kolejne loterie i rozdać 2 miliony złotych, a ludzie dociekają, skąd ma tyle pieniędzy. O tym dowiesz się w zaprzyjaźnionym kanale InfoNews, kliknij w odnośnik na ekranie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!